Zauważyłem, że moim ostatnim filmem, w którym mówię o rozdziałach w podcaście, wywołałem małe poruszenie. Tak więc dzisiaj kilka słów wyjaśnię. Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie jakzrobićpodcast.pl. Mówiłem w ostatnim filmie o tym, że do podcastów można dołączyć rozdziały. Mówiłem, do czego te rozdziały mogą się przydać i faktycznie zastosowanie może być naprawdę bardzo fajne, bardzo przydatne, ale otrzymałem mnóstwo wiadomości typu, czy tak naprawdę jest to możliwe, jak to zrobić, dlaczego nikt do tej pory tego nie robił i tak dalej, tak dalej. Odpowiem częściowo na te pytania dzisiaj, część w kolejnych filmach, bo materiał, jak się okazuje, jest zbyt duży, zbyt szeroki, żeby omówić go tylko i wyłącznie w jednym wideo. Dlatego też dzisiaj kilka słów o rozdziałach. Natomiast za tydzień umieszczę instrukcję, w jaki sposób te rozdziały przygotować, z jakich narzędzi korzystać i w jaki sposób, w których programach później te rozdziały są widoczne. Pierwsze pytanie, pierwszy zarzut właściwie, który słyszałem, to dlaczego mówię, że można robić rozdziały w podcastach, skoro w podcastach nie można robić rozdziałów? No i odpowiem, jak nie, jak tak. Jak nie można, skoro można? Można i nieprawdą jest to, że nie da się w plikach MP3 zakodować informacji o rozdziałach. Da się od 2006 roku, od 2005 roku. Standard, który wykorzystywany jest w tej chwili w opisywaniu plików MP3, między innymi właśnie, który wykorzystywany jest do dodawania informacji o autorze, o tytule itd., obrazku chociażby do naszego podcastu, powstał w 1999 roku. On został w 2000 roku udoskonalony. 5 lat później został rozbudowany o kolejne elementy i jednym właśnie z takich elementów, który został dołożony w 2005 roku, czyli 12 lat temu, to była właśnie możliwość zakodowania rozdziałów. Nie wierzycie, że można? Proszę, to są rozdziały. To są rozdziały w moim podcaście. To jest mój podcast, mój mały wielki biznes. Odcinek numer 31. I w tym są dwa rozdziały. Dwa, bo to były tylko i wyłącznie moje testy. To są rozdziały zakodowane w pliku MP3. Zaraz pokażę Wam jeszcze, jak wygląda to na komputerze. Da się w pliku MP3 zakodować rozdziały. Dlaczego tego nikt do tej pory nie zrobił? Nie mam pojęcia. Wiem, że w 2006 roku BBC przemierzało się, nawet zrobili aplikację, która tego typu opcję umożliwia. Umożliwia dodawanie rozdziałów. Natomiast no, aplikacja została porzucona, nikt jej w tej chwili nie rozwijał. Można spróbować z niej skorzystać, o ile ktoś potrafi uruchomić w tej chwili na komputerze aplikację napisaną w Javie sprzed ponad 10 lat. Oczywiście można ją uruchomić, ona jest dostępna za darmo w internecie. Obecnie znam tylko jedną aplikację, która potrafi dodawać rozdziały do podcastu. Jest to aplikacja niestety napisana na Maca. Tak więc no, tak naprawdę praktycznie każdy polski podcaster z takiej aplikacji po prostu nie skorzysta. Poza tą jedną aplikacją nie znam żadnej innej, która by tego typu rzeczy robiła. Jest jedna usługa online, jest to Auphonic. Auphonic, o którym wspominałem ostatnio, Auphonic, o którym wspominałem w swoim kursie. Auphonic, o którym pewnie jeszcze będę kiedyś przy okazji mówił. Auphonic ma możliwość dodawania rozdziałów właśnie do plików MP3. Poza Auphonikiem, dla osób, które korzystają z Windowsów, tak naprawdę nie ma wyboru. Nie ma żadnej alternatywy. Jest możliwość stworzenia również rozdziałów w troszkę inny sposób. Takie firmy jak na przykład Spreaker, który jest firmą hostingową, firmą, która hostinguje podcasty i Spreaker ma również swoją aplikację do tworzenia podcastów. Tam jest możliwość dodania informacji o rozdziałach, ale te informacje w Spreakerze działają w zupełnie inny sposób. To nie są informacje zapisane wewnątrz pliku MP3. To są informacje, które nie do końca prześledziłem ten proces powstawania tych rozdziałów. W każdym razie albo są dołożone do pliku XML, do naszego RSS-a, albo wygenerowany jest osobny plik, jakiś XML, z którego te informacje o tych rozdziałach są zapisane. W każdym razie nie są to informacje zakodowane w naszym pliku MP3.
Sprawdzałem na swoim telefonie, sprawdziłem w programie, do którego używam do słuchania podcastów, podcast Addict, i przejrzałem dwa podcasty, łącznie trzy odcinki, które teoretycznie powinny mieć właśnie rozdziały zakodowane w Spreakerze. Niestety żaden z tych rozdziałów mi się na moim telefonie nie pokazał. Przypuszczam, że gdybym skorzystał z aplikacji Spreaker albo otworzył na stronie internetowej, to być może by to było. Natomiast w moim programie do podcastów czegoś takiego po prostu nie ma. Dlatego też, jeżeli chcemy korzystać z rozdziałów w Spreakerze, czy być może znajdziecie jakąkolwiek inną firmę hostingową, która również umożliwia dodawanie rozdziałów. Na podobnej zasadzie działa dodawanie komentarzy do SoundClouda. Tam też są komentarze, które są stawiane w odpowiednie miejsce w naszym pliku. I tutaj podobnie właśnie to działa w Spreakerze. Są miejsca, w których po prostu pojawiają się znaczniki czasu, do których możemy przejść. Oczywiście jest to bardziej rozbudowane. Są linki, na które możemy kliknąć i w to miejsce będziemy przekierowani. W każdym razie zasada działania jest taka sama. To nie są dane zapisywane w plikach MP3, tylko dane przechowywane osobno. Co możemy zrobić, żeby utworzyć rozdziały w naszym podcaście? No, mamy do wyboru. Jeżeli chcemy mieć dostępne rozdziały wyłącznie na naszej stronie internetowej, to możemy właśnie chociażby skorzystać z takiego hostingu jak Spreaker. Spreaker jest darmowy, tam do kilku chyba godzin plików, natomiast później trzeba za niego płacić. Jest wersja za 5 dolarów, za 10 dolarów. Nie są to jakieś wielkie kwoty i te 5 czy 10 dolarów miesięcznie tak naprawdę praktycznie każdemu wystarczą. I tam jest możliwość dokładania rozdziałów, z tym, że te rozdziały będą widoczne tylko i wyłącznie w aplikacji Spreakera i tylko i wyłącznie na stronie internetowej, tam gdzie jest plugin Spreakera. Jeżeli chcesz dokładać rozdziały do plików MP3, tak jak ja to zrobiłem w swoim teście, czyli właśnie w 31 odcinku podcastu Mój Mały Wielki Biznes, to w tym momencie trzeba skorzystać z takiego narzędzia właśnie jak Auphonic. Na mojej stronie internetowej jest prosty programik. To nie jest mojego autorstwa programik. To jest programik, który po prostu przetłumaczyłem, minimalnie go modyfikując. Udostępniłem Chapter Tool, program, który ułatwi tak naprawdę generowanie tych informacji o rozdziałach. Te dane można później przenieść, wyeksportować na stronę internetową Auphonic, wgrać nasz plik MP3, dostajemy za chwilę zwrotnie cały plik właśnie z zakodowanymi informacjami o rozdziałach. Takie rozdziały będą widoczne w aplikacjach, które służą do odsłuchiwania podcastów. Tylko rozdziały zakodowane w plikach MP3 tak naprawdę będą widoczne w aplikacjach. Chciałbym stworzyć dla Was aplikację, która umożliwi generowanie, tworzenie rozdziałów, tworzenie tego typu linków. No niestety moje umiejętności programistyczne tutaj w tym momencie troszkę kuleją. Także jeżeli wśród moich słuchaczy, jeżeli wśród moich widzów jest osoba, która jest w stanie pomóc mi napisać aplikację Windowsową, aplikację, która będzie ułatwiała i umożliwiała przede wszystkim zapisywanie danych tagów tak zwanych ID 3 wersji 2.3 do plików MP3, to bardzo bym prosił o kontakt, jak zrobić podcast.pl / kontakt. Chciałbym stworzyć tego typu aplikację, udostępnić każdemu, kto będzie chciał z niej skorzystać, bo rozdziały w podcastach mogą być fajne. Natomiast na chwilę obecną albo usługi typu Spreaker, gdzie możemy dać rozdziały, możemy tworzyć rozdziały, ale będą one widoczne tylko i wyłącznie w Spreakerze, albo też usługa typu Auphonic, gdzie możemy stworzyć rozdziały, które będą widoczne właśnie później na telefonie. W taki sposób to jest widoczne w tej chwili w moim podcaście. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTubie i oczywiście zapraszam do regularnego odwiedzenia strony jakzrobićpodcast.pl. Co tydzień staram się publikować nowy film, w którym wyjaśniam nowy problem. Problem, z jakimi tak naprawdę najczęściej borykają się początkujący podcasterzy. Natomiast jeżeli myślisz o własnym podcaście, jeżeli jeszcze nie masz takiego podcastu, zapraszam również bardzo gorąco do skorzystania z mojego kursu Podcast od A do Z 21 dni. Kurs dostępny jest na stronie jakzrobićpodcast.pl/kursy. A teraz idź i nagraj coś fantastycznego. Do usłyszenia za tydzień.